Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa zaprosić do Leszna w czasie okupacji. Na rynku pod numerem 38 mieściła się drogeria, która się nazywała Kray. Jest to drogeria, która funkcjonowała w czasie właśnie okresu II wojny światowej. Tutaj mam taki praktyczny, taką książeczkę dotyczącą tego i tu proszę zwrócić uwagę, że w Lesznie na rynku, 35, a nie 38, funkcjonowała drogeria Kray. Telefon był do niej numer 270, no i oczywiście były tam wyroby drogeryjne, farby i sprzęt fotograficzny i to jest jedna z licznych reklam, jakie posiadam tej drogerii. Że były tam sprzęty fotograficzne, to mogę udowodnić, ponieważ jest to aparat fotograficzny z tamtych czasów, kupiony właśnie w tamtej drogerii. I mam nadzieję, że uda się Panu tutaj pokazać ten znaczek. Jest to charakterystyczny znaczek dla właśnie tej drogerii. No, nie ukrywam, że inspiracją do powstania tego filmu jest taka malutka karteczka, którą tutaj też za chwilę Panu pokażę przed kamerą. Jest to karteczka, którą dostałem od mojego znajomego. Jest to los loterii, który również był sprzedawany w tej drogerii. No jest tutaj charakterystyczne właśnie takie, trochę to wygląda jak papier wartościowy, ale w każdym razie jest to pięknie zrobiony druk i jest to po prostu los do loterii. I ta właśnie ten los został sprzedany w drogerii Kray na leszczyńskim rynku. Oczywiście, tak jak wspomniałem, te rzeczy fotograficzne, proszę zwrócić uwagę, to jest taki specjalistyczny, taki malutki albumik, w którym można było sobie chować albo negatywy odważnych zdjęć, albo oczywiście już same konkretne zdjęcia, bo jak spojrzymy, to karteczki, które są tutaj w środku, mają właśnie te charakterystyczne nacięcia, że możemy tutaj i w poziomie, i w pionie różne zdjęcia kłaść. No i jest to właśnie też Leszno Poznańskie, ta drogeria, która znajdowała się na leszczyńskim rynku. Muszę powiedzieć, że największym skarbem, jeżeli chodzi o tą drogerię, to muszę powiedzieć, jest ten negatyw, czyli taka klisza. Ja to może tak pokażę, będzie to lepiej wtedy widoczne. Pan tutaj też to pokaże. To jest niezmiernie rzadka rzecz, ponieważ to jest klisza, która musiała pochodzić z któregoś z leszczyńskich kin, które działały na terenie Leszna pod okupacją niemiecką. I to jest reklama tutaj środka do prania pieluszek, ale to jest najważniejsze, że jest to właśnie reklama tej drogerii Kray. I tak jak wspomniałem, jak się idzie do kina, to czasami przed seansami można zobaczyć takie całe pakiety reklam. I to jest akurat taka reklama, która jest z leszczyńskiego kina. Jest to niezmiernie ciekawe. Ja zresztą jestem jako historyk związany z kupiectwem bardzo dobrze osadzony, że tak powiem, w wiedzy, jeżeli chodzi o drogerię, ponieważ jest to dla mnie niezmiernie ciekawy temat i trochę rodzinny. Tak się składa, że jeden z moich takich bardzo dawnych wujków, Julius Werner, posiadał drogerię we Wrocławiu i brat mojej babci, Józef Perek, jako młody człowiek, poszedł właśnie do Wrocławia tam uczyć się zawodu drogerzysty. No i tam nabył te stosowne swoje umiejętności. I proszę zwrócić uwagę, tu akurat mam pismo z jego firmy, to właśnie on na terenie Leszna miał fabrykę lakierów i pokostów, Józef Perek Leszno, i właśnie on był drogerzystą. No te pisma były widocznie w różnym czasie wydane, bo tu mam akurat tą taką firmową winietę, gdzie jest jednokolorowa, a tu jeszcze jest to, że ten Perek jest w innym kolorze. Jest to piękna reklama i miał oczywiście swoje widokówki też firmowe, gdzie można było się zapoznać z przedmiotami i co te w tej drogerii można było kupić. No i oczywiście nie ukrywam, że jak każdy przedsiębiorca miał taki, tutaj jest jego taki folderek, gdzie są ceny, co u niego można było kupić, no ale najważniejsza jest właśnie tutaj ta frontowa, że właśnie taki charakterystyczny znak do tej jego
fabryki, oczywiście z tyłu. Również było to bardzo ciekawe, a trzeba przyznać, że właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym i on posiadał również na terenie Leszna drogerię, w której pracowała siostra mojej babci, czyli powiedzmy drogeria nie jest mi całkowicie obca, tak jak zawsze opowiadam, że jeden mój dziadek miał sklep żelazny, drugi mój dziadek miał aptekę, no to jeszcze mogę powiedzieć, że wujkowie mieli drogerię. No, jako kolekcjoner szyldów emaliowanych, no muszę pokazać parę szyldów z mojej kolekcji. Jest to wspaniały semaforowy szyld drogerii, która działała pod szyldem Stella, tak jak dzisiaj mamy tam Rossmana czy Dary Natury i tak dalej, to wtedy to też była taka sieć drogerii i to jest tak zwany szyld semaforowy, ponieważ był mocowany do ściany i oczywiście po drugiej stronie ma tą samą treść, czyli powiedzmy musiało to być na odpowiedniej wysokości, żeby wysocy panowie nie czasnęli głową w ten semafor, ale jest to charakterystyczne i wiem na pewno, że to nabyłem z magazynu od pana Hejnowicza, który miał na ulicy Wolności, przedtem Zamkowej, swoją firmę, także na 99% ten szyld pochodzi z Leszna i jakby to powiedzieć, oglądali go leszczyniacy. Oczywiście no też kupuję różne szyldy, które są dostępne. Proszę zobaczyć, tu też piękna sieciowa drogeria pana Wasmuta, który w Hamburgu miał swoją firmę. Proszę zwrócić uwagę, ta litera G, która jest tutaj na tym szyldzie, proszę zwrócić uwagę na to piękne zakończenie. Dla mnie jest to dzieło sztuki liternictwa. Ten szyld mi się bardzo, bardzo podoba. No i jest to też kolejny semaforowy szyld, także posiada, że tak powiem, dwie strony. Widać, że to jedno zagięcie zostało tutaj wyprostowane, także bardzo prawdopodobne, że wpierw funkcjonował jako semafor, a później został przymocowany płasko na ścianę, ale w każdym razie jest to ciężkie żelastwo z grubą emalią, wspaniale wykonane, także naprawdę jest tego sporo. Kto ogląda moje programy, to wie, że mam cały kącik tutaj u siebie, tak zwany kącik czystości, to nazywam, gdzie mam reklamy różnych wyrobów, które były sprzedawane w drogeriach. Dzisiaj tylko pokażę o właśnie piękny proszek do prania firmy Henkels, który również zdobił na pewno jakąś ścianę w okolicach drogerii, czy w okolicach sklepu jakiegoś wielobranżowego. Także proszę Państwa, to, że mamy dzisiaj sieciowe drogerie, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Te rzeczy już w handlu dawno, dawno były, ponieważ łatwiej jest zgromadzić się w jakąś sieć i wtedy móc, że tak powiem, konkurencyjnie prowadzić sprzedaż, żeby ceny były przyjazne. Dzisiaj opowiedziałem Państwu o drogerii Kray, która znajdowała się w Lesznie w rynku pod numerem 35. I na pewno mieszkańcy Leszna, którzy mają przedmioty pochodzące po ich przodkach, może się zdarzyć, że mają w domu jakiś element, chociażby nawet aparat fotograficzny, na którym jest znaczek, że zostało to sprzedane w drogerii Kray, która mieściła się w Lesznie na rynku. Dziękuję.